Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj piękny dzień, piękne słońce świeci, troszkę wieje. Możecie napisać widzowie, jak tam u was pogoda, ale możecie, u mnie w porządku. Możecie łapkę w górę zostawić, subskrypcję, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są tutaj codziennie. Zapraszam na drugi kanał, linki wszystkie są w opisie, na Instagrama i inne takie duperele. A w dzisiejszym odcinku widzowie musimy się zająć porządnymi rzeczami, ponieważ jak wiecie, w poprzednim odcinku ja już pożegnałem się z tym. Nie będę jeździć żadnym samochodem. Ten samochód, co mi załatwił Dave, to jest w ogóle śmiech na sali, więc ja w ogóle nie mam zamiaru tym jeździć, to jest w ogóle jakiś syf, karton. O, patrz, to tu jest już pod ziemi. I co się dzieje? Patrz. Nabrałem cię. Ja nie mogę, ja. Długo nad tym myślałeś? To był taki żart, który wygooglowałeś sobie, jak rozmyślić kolegę w Minecraft, taki. Dobra, ty kurde, ten wiecznie niezadowolony budżet. Dobra, czego tu szukasz, złodzieju i tak dalej. Co, złodzieju, ty? No, miałem przyjść, to przyszedłem, ale nie wiem po co, no. Przyszedłeś mi coś zepsuć? Jak? Ja cię nie zapraszałem. A zauważyłeś zmianę we mnie? O, ty już nie jesteś mechanikiem! No, bo się interes nie kleił. No, ciekawe czemu. Może dlatego, że mi zabrałeś zielone, co? Ja ci zabrałem, ale ty, nie, to już jest w ogóle, to jest teraz oszczerstwo, to jest kłamstwo i to jest... Co? To jest w ogóle... Ty, wiesz, że ty masz takie coś, że ty nieważne gdzie się pojawisz, to ty kradniesz? Ale wiesz, że prawda jest taka, że ja wykonuję uczciwą usługę, tak? A ty mi nie zapłaciłeś. To jest tak, jakbyś poszedł do fryzjera, on by cię obciął, a ty byś mu nie zapłacił. Ale co ty uczciwego tutaj wykonałeś, przepraszam cię bardzo, ty tak. Samochód. Sprowadziłeś mi samochód, który nie miał drzwi. Jakiś karton na kółkach śmieszny. Ale co nie ma drzwi, ale w takich samochodach nie ma drzwi. Chłopie, ten samochód był tak wolny, że to jest głowa mała i jeszcze dodatkowo chciałeś za to pieniądze ogromne. Ale ty. Panie, ale to za jaką kwotę? To w prawdziwym życiu też nie masz auta za 1000 złotych dobrego. Ja chciałem zauważyć, że wczoraj to żeś jeszcze jednego oskubował na pieniądze. Bo przyszedł z autem i żeś mu go zepsuł, naprawił i żeś się cieszył, że jesteś taki kurde złota rączka, prawda? Nieprawda! Ej, to jest akurat nieprawda. Jak bo nieprawda? Prawda przecież była taka? Gwóźdź do trumny, okay. To był, zamknąłeś po tym interes. Nie. Prawda jest taka. Może, że się nie nadawałem do bycia mechanikiem, ale akurat wczoraj to była sytuacja taka, że ten samochód i tak by się zepsuł i akurat dobrze, że trafił na mnie, że go naprawiłem. Czyli to. No dobra, musimy być wdzięczni. Boże, tak, jak dobrze, że do ciebie trafił ten samochód. No, niesamowite. Naprawdę. No, dobra, dobrze, dobrze, że więcej takich słuchaj, ludzi nie ma jak ty, bucu na to, ja bym prosił, żebyś tej linii tutaj nie przekraczał, tak? Bo boję się, że mi coś zepsujesz, naprawisz i będziesz chciał za to pieniądze. O nie, nic ci nie będę płacił. Nawet jak naprawisz, nic się nie chytaj nawet. Ale co? I co tu przychodzisz? No i co? Patrz, naprawiłem ci zbroję. Wynoś się stąd naciągaczu złodzieju i... Wynoś się, tam masz drzwi, mam ci wskazać. Zostaw to! No i co? Jaka to jest opłata? Czemu ty mi bierzesz mój hełm? Ty nawet w imisji widzisz. Ale jest fajny. Dobra, po dobrze, co tu dobrze oddycha mój mózg. No to ciekawe jak oddycha. Co, jeszcze nie słyszałem, żeby oddychało coś, czego nie ma. Dobra, no, po co aha, do mnie przychodzisz? To jak tak mnie obrażasz, to ja ci nic nie powiem. No dobra, mów, po co żeś przyszedł. Nie, jak mnie przeprosisz, bo mi teraz trochę przykro. Tobie jest przykro? Przykro to jest każdemu klientowi, kto do ciebie trafił przypadkowo. Co? Ale bo... za to z Yeti mówiłem dobry interes. Tak? Co żeś mu zepsuł, co żeś mu naprawił? A to właśnie nic mu nie zepsułem, a wręcz mu naprawiłem. Tak, nie ma takiego scenariusza w twojej ofercie. No, nawet twój baner krzyczy z bomby, że za szkody nie odpowiadam. No właśnie, nie, a jaki baner? Co, usunąłeś ten baner? Ale jaki baner? Jak ty go usunąłeś, to... Jaki no teraz, baner? No teraz już, imprezy nie ma już, nie? No jasne, usunął. No i co tu powstanie? Jakiś nowy interes naciągający? Będzie nowy biznes, ale go jeszcze muszę trochę przygotować, bo mnie trochę jestem na bakier z papierami. No chyba jesteś... No dobra, nieważne. Po co do mnie przyszedłeś? Chcesz coś ode mnie, czy mogę wracać do swoich rzeczy? No ogólnie sprawa wygląda tak, że no Paweł miał wypadek. Ty mało ten, co żeś mu zepsuł? Nie, nie chyba. Nie, na pewno nie tym autem. No to dobrze, bo to by wyjaśniało, dlaczego zamknąłeś interes, to już tak naprawdę. Że po twoich cudownych naprawach autem się wywalił, no. Dobra, jak miał wypadek, przynajmniej co mu się stało? Ja coś zrobiłem, a nie, no narzekam jak ty, wiecznie niezadowolony co mu się stało? Co mu się stało? Coś poważnego, czy tak? Nic. Poważnego, w szpitalu jest. Jak jest w szpitalu? I co mu jest? W szpitalu. No ręce ma złamane, nogę. Rękę, nogę. Byłeś u niego? Byłem. No i dobra, przyszedłeś mi powiedzieć tylko, że jest połamany, czy coś masz jakiś... Co? A zrób sobie z tym, co chcesz.
wielki kolego. Dobra. Ja idę na odwiedziny do niego. Dobra, ja też jako pójdę, kolega. Ja też pójdę. No nie, no jako pójdę. Przyjaciel, no nie, no, bo... a nie jak ty. Ale co? A ty od razu ale nie mściwy. Bo... ale mściwy, co mściwy? Co mściwy? Ja mu od początku odradzałem twoje usługi, a ty żeś... A, ty... a ale panie, co ja ci to naprawię, ja ci to naprawię. Najpierw żeś to zepsuł, potem żeś ten, mściwy teraz ma wypadek. Teraz to jest człowiek poturbowany przez ciebie. Jesteś chciany. Dobra. Przeze mnie. Idź myśl nad nowym interesem jakimś, który będzie dobry dla ludzi. Ale ten interes go uleczy. Patrz, tu jest kolejny. To jest twój klient? Nie. Ten tu, patrz go. Bo on myśli nad złymi rzeczami, chce zeskoczyć z dachu. Ale to jest twój kolega. Nie, to jest pewnie jego samochód, co? Tak się, tak się kończy. Co to są wózki inwalidzkie? Co tu się wyprawia w ogóle? Dobra, idziemy zobaczyć jak u niego. I stąd, bo mu humor popsujesz. Ja mu humor popsuję? Ty mu już popsujesz zdrowie. Dobra, gdzie on jest? Siema. Halo! Jaki poturbowany, Boże, co tak się żywią! Jezusie, jak cię żywią, zaraz cię na wózku jeździ, ja... Jak żeś to zrobił? Masz, kupiłem ci. Jak to żeś nie to ja zrobił? Zrobiłem, to ktoś mi zrobił. Ja wiem, to on zrobił, ale dlaczego, jak wygląda no, sytuacja? Powiedz mu, że to nie ja. Powiedz mu, no właśnie, no powiedz mu, że to nie ja. No kurde, ten debil myśli, że ja kurde autem potrąciłem. No, ale nie, ja że autem. Tak, że się pewnie wali... 80% jestem pewny, że to Darek. No co? I co? Głupio ci, przeproś. Dobra, ale to co? To w sensie, co Darek... Czy to pewnie też Darkowi naprawiałeś samochód i pewnie Darkowi ja nie kierownica wiem. Odpadła jesteś, i nie panowała na ty jesteś jakiś uprzedzony, ty jesteś do mnie uprzedzony, nie, tak ty po było, prostu tak jesteś było. Swany i sępliwy jak sęp. Co ty w ogóle mówisz? O to ja ci opowiem. Powiem ci historię. Wygrałem dwa razy wyścig. Aha. Wyścig. Z panem Dariuszem. Rozumiem. Mega był wkurzony, że go wygrałem. Potem był trzeci wyścig. Ostatecznie ten mnie zaprosił. Naszedł mnie w domu, prawie mnie zabił. Ale powiedział, ty wygrałeś, że mam się ścigać. Ty wygrałeś? Którym autem? Tym swoim? Tym, co on ci naprawiał? Każdy miał te same. Aha. Ale, tym, ale to tym, z tym, co ty miałeś, czy jakimś innym jeździłeś? No tym, co on mi naprawiał. A on ci naprawiał to przed, czy po wyścigu? Nie, to już po, teraz już bym nie jeździł. No będziemy. Właśnie! Dobra, moje gratulacje. No i... Zepsułeś, naprawiłeś samochód. Jesteś super. No, a ty co zrobiłeś oprócz ja narzekania? Ja nic nie zrobiłem. Ja nic, no, nie kłócić ja się! Miesiąc. Dobra. Nie kłócić się. On nie no narzeka. Ty żeś mi no, pieniądze zabrał. No. Dobra, no. Wygrałem z nim kolejny wyścig. Jeszcze nie wiem, czy hejter wymyślił, że jakaś randka ma być z Milki. Oczywiście na tą randkę nie poszedłem, bo to był wyścig o randkę i się wkurzył. Wiesz, no tak, nie wiem, taki nabuzowany, ja sobie wracam spokojnie pieszo do domu, każdy rzuci do domu, ja wracam pieszo i nagle ktoś we mnie wjechał i nic nie pamiętam. No kurczę, no to brzmi trochę tak, jakby w ciebie wjechał ten nieudacznik, który jeździ i nie umie jeździć tymi samochodami. Nieudacznik. Skręca się. Tą randkę z Milki mogłeś mu oddać, bo chyba zazdrosny jest i tak łazi taki nabuzowany. Nie. Ja mi się wydaje, że ty jesteś tutaj, prawda, i postarek. Zazdrosny chyba. Dobra, słuchaj, ja w takim razie tak. Dalej, słuchaj, nie, dalej ja ci tak. powiem. I pan Darek jest teraz, wyobraź sobie, moim lekarzem. Leczy cię, i groził mi bronią. Dobrze, może on cię... Dave, no właśnie. Widziałeś jak ten? Jak... Tak. Aha. Widziałem. Okej. Okay. Co, łyso? Nie, no. Po prostu co, jakby trzeba dalej... Trzeba być łyso na tym chlebie pustym, co? Dalej nie, tylko ty jesteś płazem, gadem jakimś, nie, płazem. Płazem. Przynajmniej mam uczucia, nie płazem to, co sobie, powiem chleba. Ja przygotowany do zjedzenia. Nie chcę słuchaj, za waszą nie, czekaj, ja powiem tak, to jest przyjaciel, ja z przyjacielem solidarnie widziałem wózki inwalidzkie, ja dzisiaj spędzę razem z nim dzień na wózku inwalidzkim. Ło, ale ty jesteś tutaj inteligentny, niesamowity no, a ty pomysł. A ty... ja na niego wpadłem 2 minuty temu, ale się nie chwaliłem. Aha, rozumiem. O, patrz, no już, mówię, co... już chodź, dzisiaj ja razem Jezusie, z tobą będę na jeździ. Tym wózku inwalidzkim jeździł, o. Dobra, ja powiem tak, jeżeli tym wózkiem inwalidzkim jest jeszcze bardziej niebezpieczny, mam nadzieję, że ten wózek inwalidzki nigdy się nie zepsuje i że tego nie będziesz naprawiał. Jakieś testy w ogóle? Ja już ogarniam. Już ogarniasz? Ale powiem tak, ten wózek inwalidzki jest 3 razy szybszy niż ten samochód, to ja nie jakie wiem. On ma opóźnienie, jak się kliknie to po sekundzie dopiero jedzie. Dobra, ale niż naprawdę... moja fura, nie, ale jest szybki ten wózek, no. Ej, chodźcie, zobaczymy, czy mojego złomka prześcignie. No, na pewno. To na pewno. Na pewno nie. Na pewno prześcignie, przecież te złomy twoje, co ty je psujesz i naprawiasz, to mają takie osiągi, że ja szybciej na piechotę idę niż ty. Sam żeś taki chciał. Ja chciałem taki? No ja chciałem lepszy, a ty żeś mi właśnie taki ogarnął. Ale że możliwości ograniczają, to co ja mogę rzec? No dobra, no, ale co, z wózka, no dobra, no zróbmy ten test. Zróbmy ten test. Ty patrz, żebyś ty się nie połamał bardziej, nie? A ja mogę, jadę po nim, ty. Ła, przejechałeś mnie! No, jak ci idzie? Masz... No. Co ty? Ej, bo on z wózka spadł! Siadaj na wózek! Auto mi zgasło. Siadaj na wózek! Ale ty żeś go... wózek. Ale nie ty ja to zrobiłem, ale ty sami mi pod koła wjeżdżacie, no ale to ty jesteś jakiś niepoważny?
Nie, jakie debile! Ktoś ma wózek. Biorę ten wózek. Trudno, Dawid, nie masz wózka. Nie masz wózka, ty i tak... Ty w ogóle, wiesz co, Dawid? Zrób przysługę dla wszystkich i zamknij się w domu i po prostu nie psuj ludziom życia, co? Dobra. No cieszę się, że się zgadzamy. Dobra, w takim razie Paweł, chodź. Czemu się kłócimy, bo to jest... Bo to jest but odrzucony przez dziewczynę. Ale to jest oszust, złodziej i... Panowie, ale ja chcę, żebyście we dwóch mi pomogli pozbyć się jakoś lekarza pana Dariusza. A to myślisz, że on robi ci na złość? Na 100%. Jakbyś widział, co on robi. No to spokojnie, znajdziemy jakieś rozwiązanie. Możesz zostać detektywem i zobaczyć, co się dzieje. Dobra, ej, a da się zatankować ten wózek inwalidzki? Nie, on działa bez paliwa. Ej, to jest jakiś wóz! To są identyczne wózki. To jest od Milki. To jest od pana Dariusza. No to już, prawda, już go bierzemy, wywieziemy mu go stąd. Już się robi. O! Elegancko. Niech go szuka. Elegancko. Zostawiam go włączonego, niech się spali całe paliwo w środku. Żeby nie mógł nim nigdzie zajechać. Dobra, ho. A gdzie jest ten tor wyścigowy? Może się pościgamy na wózkach inwalidzkich? Ale to weźmy Dave'a, bo jeszcze jeden wózek został w szpitalu. Jest jeszcze jeden wózek w... Dave! Ja chcę go pokonać na torze wyścigowym. To jest dobry pomysł. Weź wózek, jest w szpitalu. Jest ci smutno? Dotarło do ciebie, jakim jesteś złym człowiekiem? Nie odzywam się do ciebie. Bo wpadłem... Wózek. Gdzie jest Dave? Czekaj, bo mi wózek wpadł. Tu jest wózek, leży! Czekaj, bo mi tutaj wózek wpadł do wody. Ej, tu jest wózek przecież! Czekaj, bo mi wózek wpadł do wody. O! Dobra, gdzie jest wózek? Tu jest wózek, tu! Ja go nie... A, jest, faktycznie. Dobra, chodź, Dawid! Gdzie ty jesteś? Chodź! Nie. Chodź, bo Paweł chciał z tobą spędzić dzień. Dave, widzę cię, chodź! Chodź, nie wózek na ciebie czeka. Poprawisz mi chodź, humor. Bo Paweł chciał z tobą spędzić dzień. Bądź przyjaciel, a nie. Odezwał się, fajny fałszywy przyjaciel, wyzywa mnie całe życie, wielki dost buconator i dla przyjaciela. To ty zacząłeś nie kłóćcie się buconator. Teraz, jedziemy dobra, na wyścig. Bo miałem powód. To jest, zróbmy to dla niego, spędzimy z nim dzień normalnie. Kurde, tym się jeździć nie da, to wody mi tu wpadło. Serio? Nie da się z wody wypłynąć. Widzimy się na wyścigach. Dobra, więc jesteśmy na torze wyścigowym, kto się będzie ścigał pierwszy, może tak, na... Już. Czemu ty Dave, co ty robisz? Wygrywam! Ale jak? Ale to w ogóle nie było 3-4 startu, ty w ogóle co ty wyprawiasz ty? Wygrałem! Ile się do tego za to? Nie można wjeżdżać tutaj. On ledwo co przyjechał, miło spędzić sobie z kolegami na gokartach, czy tam na wózkach inwalidzkich i on już chce zarobić na tym. Ale to od ciebie chcę, bo żyć jest ej, dobra, mam pomysł. Zróbmy pierwszy wyścig w trójkę na wózkach, a potem się ścigacie furkami, zobaczcie jak dobra, się fajnie jeździ. Dobra. Zobaczymy, jesteś gotowy, Dave? Czekaj, bo ja muszę się ustawić. Co dalej ode mnie? No dobra, możesz być ty dalej. 3, 4, poszli. Dobra. Dobra, tu. Wow. Ale jadę, ale sunę jak wściekł. To jest to, ty oszukujesz na każdym kroku. Wiedziałem, że Dave będzie oszukiwać. Ty właśnie jesteś taki, no i to jest to. Dumny jesteś z siebie? Taka wygrana cię satysfakcjonuje? Moje gratulacje. Śmiech na sali. Dobra, no. Machłem już was o kółko. No, machłeś to ty się... W życie się machłeś, ty. Ej, machłem was już o dwa kółka. Dobra, ty jesteś dyskwalifikowany w ogóle. Było nie fair. Ty się nie liczysz. Dobra. Ale co nie fair? Ja z Pawłem jedziemy tak równo, że my jesteśmy dobra. Słuchaj. Dawajcie do fur. Chodź, Dawid, zobaczymy, tutaj jaki jesteś cwaniak. Samochodami nie da się oszukiwać, bo nie da się wjechać na ten blok. Patrz, no zobaczymy, ja nie mam prawa jazdy, a ty masz. Zobaczymy, jak cię rozgromię. Nie mogę tym jechać. O, mogę, dobra, czekaj. Dobra. Jesteś gotowy? Dawajcie, ustaw się na ten. Jestem kibic, co ja tu idę czekaj? Tutaj. No. Dobra. Uwaga! 3, 2, 1! No to nie było start? Myślałem, że będziemy czekać na start. O kurde. No i co we mnie walisz, kurde, debilu, naucz się jeździć. Nie wiem, jak to skręca. Nie kłóćcie się, ma kurde, być czysta gra. To nie skręca. Skręca, a SSD musisz, ASD. Kurde, no i wyszło, kto jest lepszym kierowcą. Ale wyszło. Dobra, ja pierwszy raz jadę, a ty... Wyszło, wygrałem. A ty już miałeś tyle aut, które zepsułeś, że jesteś mocny w tym, no. Nie ma to tamto. Zgasło mi. Ja nie wierzę w was, nie. Wyszło mi. Pierwsza rzecz, która ci wyszła, moje gratulacje. Ale i tak pierwszy kółko wygrałem, to jest ważniejsze niż te dalsze. Kurczę, to się nie da skręcać, co to jest? Te wózki inwalidzkie były lepsze do skręcania. Dobra, i tak wygrałem, synek. Nie, dobra, moje gratulacje, no wygrałeś. No jasne, super, ja nie mam problemu się przyznać do porażki. Szkoda, że ty nie potrafisz się przyznać, że porażką jest każdy samochód, który naprawiałeś. No. Tak, ale zamknąłem interes, to o co ci chodzi. No i bardzo dobrze, bo już nie będziesz naciągał ludzi na te swoje dziwne rzeczy. Bo jesteś pamiętliwy i cwany, no. No, cierpliwy jak sęp i co jeszcze? Tak, właśnie. No.
Dobra, ja już, gdzie jest mój wózek, tu jest mój wózek. Ja wracam z powrotem, odprowadzę się Pawła do szpitala. Niech on sobie odpoczywa, niech wraca do zdrowia, a ty no pomyśl. Przy tobie to ciężko odpoczywać. Ja nie mogę was, musicie przestać kłócić. Ale ja się, jajkiem, nie da się z nim nie kłócić. Dobra, ja nawet na ciebie nie czekamy, Zostań tam, napraw te auta, jak tak na tym znasz. Dobra, Paweł, słuchaj, ja ci życzę dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń. A nie, to nie urodziny, po prostu... Mam nadzieję, że pan Dariusz mnie nie zabije. Nie, my cię uratujemy, ja tu przyjdę. Ty, o. Ale tak nie możyżjak ty chcesz wyzdrowieć, to nie możesz tym wózkiem inwalidzić. To nie jest dyska, nie, wiesz, żeby tutaj skakać na skosie i tak dalej. Będziesz ja troszkę ustawię. Jakieś śledztwo tam przeprowadzić. Ja przeprowadzę, przeprowadzę śledztwo, zobaczę, czy on za tym stoi. Musimy mieć zbite dowody na wiesz, niego. Może jakieś ukryte kamery gdzieś były czy coś i... O kurczę, jak ten wózek skacze, czekaj, bo ten oszalał. Dobra, życzę ci zdrowia, powrotu do zdrowia. W sumie dziękuję tak ci, bardzo, dobranocki. Niech ci się to wszystko zrośnie, odpoczywaj, trzym się, elo.